Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piwna Kompania. No i moi drodzy, przyszedł najwyższy czas na podsumowanie, na zakończenie, na, można powiedzieć, ostatni akt ważenia Black podwójnej. Podwójnej Black IPY. No i właśnie przede mną stoi butelczyna, którą zaraz będę otwierał. Słuchajcie, od butelkowania mijają dokładnie dzisiaj 3 tygodnie i 2 dni. Tak dokładnie rzecz biorąc, a od samego ważenia, no to już w sumie trochę czasu minęło, bo to było jakoś koniec września, początek października. O, jakoś tak to wtedy było. No, także trochę czasu minęło, trzeba przyznać. Specjalnie dałem, jakoś tak nie spieszyło mi się. Mówię, mocne piwo, nachmielone porządnie, niech poczeka, niech odstoi i zobaczymy w takim razie, jak będzie smakować. No dobra, w takim razie zobaczmy, jak udało się przejść cały proces od początku, od koncepcji i gadania ten temat, od ważenia, następnie od całego tutaj nasiadywania w piwnicy, filtracji, wysładzania, butelkowania i tak dalej. Także zobaczmy, co z tego będzie. Parę osób w komentarzach pisało mi, że może być gasznik. Mówiłem, że raczej nie powinno być, ale sprawdzimy, także sprawdzam. Nie otwierałem jeszcze ani jednej butelki. To jest pierwsza butelka otwierana, którą włożyłem oczywiście sobie wcześniej do piwnicy, trochę żeby do piwnicy, do lodówki, żeby się schodziła. No i jak widzicie, na szczęście nie ma. Ale delikatne pstryknięcie, także widzę, że nasycenie umiarkowane. Wtedy tam dałem chyba 2 gramy na butelkę. Także można powiedzieć, że niedużo, ale specjalnie jakby z tą myślą, że to piwo może chwilę poleżeć w piwnicy i pewnie to nagazowanie z biegiem czasu jeszcze nieco wzrośnie. Jak widzicie, gaszingu nie ma. Były pewne obawy w komentarzach przez widzów pisane pod filmem. Jest ok. Jak widzicie, udało się, jest w porządku, chociaż sam nie powiem, jak to pisaliście. Zastanawiałem się, czy nie popełniłem jakiegoś błędu, ale mówię, dobra, zobaczymy jak będzie, ale wydaje się być wszystko w porządku. Jak, no, nalewa się całkiem, wydaje być przyjemnie, tak nawet delikatnie, nawet gęsto. Piana ładna, kremowa. Można powiedzieć, że faktycznie wyszła kremowa, gęsta. Naprawdę wydaje mi się, że fajnie gęściocha wyszła. Ładnie się to prezentuje w szkiełku. No i smoliste. Jest smoliste, tak jak chciałem. Miało być porządnie czarne, zwęglone wręcz. Taka porządna, podwójna Black IPA. Taka niewyparzona, z taką niewyparzoną gębą. Taką wręcz takiego ciemnego światka mrocznego. I myślę, że całkiem wyszło. Słuchajcie, aromat kawowy. Delikatnie kawa w tym wszystkim, faktycznie również taka współgra. Nieco czekolady do tego wszystkiego, ale kawowość, naprawdę taka fajna, przyjemna kawowość i chmiel. Spod tego wszystkiego naprawdę dobija się przyjemny aromat cytrusów i żywicy. Serio, cytrusy i żywica głównie tutaj moim zdaniem, już obok tej kawy takiej, ale piana fajna, kolorowa, beżowa. Nie, no dobra, no zobaczmy w takim razie jak smak, bo czuję, że ślinianki zaczynają pracować. Jest naprawdę mega ciekaw, jak ten cały proces się zakończył, bo jak sami byliście świadkiem, oglądaliście te filmy od początku, mówiłem, że to eksperyment, że nie robię typowej Black IPY, tylko podwójną, przesadzistą, mocną, przewaloną ilością palonych słodów, chmielu. Zobaczymy. Wow. Ale jest mocna. Jest intensywna. Naprawdę jest ekstraktywna. Dużo się tu dzieje w smaku. Gęste, naprawdę całkiem gęste w smaku, ale ekstraktywne, palone, bardzo przyjemnie palone. Ale chmielowość również zaznaczona, można powiedzieć. Fajnie wyszło. W aromacie właśnie taka ta gra cytrusów plus tej żywicy. Coś takiego tutaj można powiedzieć, że współgra. Ale w smaku również one się pojawiają. Nie czuć alkoholu. Zupełnie nie czuć alkoholu. Także fajnie, dobrze, bo zastanawiałem się, jak ten, bo wyszło tam prawie 20 Belgie i generalnie finalne było wtedy 5,5 prawie jakoś tak. Także można obliczyć, że pi razy drzwi koło tych 7,5% alkoholu może mieć, dochodzić nawet do 8. Ale nie, nie czuć naprawdę fajnego, nie czuć zupełnie alkoholu, jest przyjemne i jest smaczne. Takie. Muszę przyznać, że nawet, co jest ciekawe, słodowość jest nawet niezła, taka wyczuwalna jakby smaku. Ta paloność zdecydowanie naprawdę jest intensywna, bo aż mi tam z tyłu gra w przełyku, ale dobrze, to piwo miało być raz na zimę mocne, dwa takie jesienne, zimowe, właśnie żeby ono mogło trochę poleżeć, dojrzeć sobie, zobaczyć jak się po prostu w tym czasie będzie zmieniać. To nie jest piwo, które chcę wypić w ciągu najbliższego miesiąca, także żeby nieco się mogło zestarzeć również. Przyjemnie wyszło moim zdaniem. Naprawdę jest przyjemnie, delikatnie kwaskowe. Delikatnie kwaskowe od palonych słodów.
ale tak jak w kawie, coś takiego podobnego tu wychodzi. No i ogólnie jest team wytrawność, jakby rzecz biorąc. Ono trochę tej słodowości ma na bokach, takie puszyste jest dzięki jakby temu dodatkowi prawdopodobnie słodu pszenicznego również. Jest puszyste po bokach przełyku i to czuć, ale jednocześnie jest naprawdę zdecydowanie wytrawne, jest zdecydowanie palone, chmielowe. Nawet ta piołunowatość taka tutaj wręcz od tej paloności, od tych chmieli dochodzi. Dobra, naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszło, konkretne. Ale w końcu Double Black IPA taka miała być, to nie miała być... Miało po prostu być takie piwo leciutkie, które dmucha ci w twarz i po prostu pijesz i nie czujesz nic. To miało być piwo porządne, które trochę wykrzywi gdzieś tam mordę nawet. Ale właśnie tego się spodziewałem, tego oczekiwałem. I powiem wam, że naprawdę mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego piwa. Fajnie, okej. No to chyba w takim razie mogę zakończyć tą recenzję. To by było na tyle. Gęściocha. Naprawdę przyjemna gęściocha. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, no i oglądajcie kanał. Zobaczcie, co tu ciekawego się działo, bo parę fajnych filmów. Jest między innymi książka Jurka Gibadu, którą możecie sobie zobaczyć, czy materiał jeszcze z gór, z ziemi wałbrzyskiej i tak dalej. Także zapraszam, zachęcam do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!